prezentacyjny na pierwszej próbie za dużo próby zostało zrobione, więc to oznacza taniowe, a to jest zawód, który absolutnie nie jest w stanie wygrać takiej imprezy. Sebastian Dziadosz za kierownicą, Marcin Dziadosz na prawym, a samochód znany tutaj Mieszkowi doskonale, bo tym samochodem wcześniej Mariusz Kostecki jeździł. Tak, ale popatrzcie, no pełen szacunek. To, co ten człowiek robi, no to jest właśnie. Tak, to jest absolutnie, jeżeli nie znam się nic dziwnego, jeżeli dalej będzie to tak jak jedzie, 1.35 pewnie bezdyskusyjnie. Sebastian naprawdę jest pod wielkim wrażeniem. Ugodził się temu panu po wszystkim, co? Ja? No nieźle. Mówię, jak widziałem tę trasę z drugiej strony, czyli ze strony załogi, szacunek. No powiedz w ten sposób. Wczoraj używaliśmy sformułowania czasem szybki samochód i nikogo tych zawodów, dlatego to jest szybki samochód i nikogo do naprawdę szybki kierowca. Jak to czas doszło? Jeden. Tam dla zawodników, menedżerów, sędziów i obsługi rajdu jest coś, na co czekacie. Na nas także czeka przeciwnej drogi, przeciwnej wysłanie drogówka, a więc trochę wojska w tym całym interesie. Serdecznie zapraszam zawodników, menedżerów, sędziów i innych tych, którzy są związani z rajdem, na bardzo smaczną drogę. Rozpoczęło się wydawanie ustaleń na bojowo. Pomyślę o kolejnym starcie, kolejnej super grupie, ale drogóweczka mi już na pewno się przyda. No ja myślę, że po prostu Pirelli tak nie mógł wytrzymać w nocy, tak musiał odebrać, jak musiał blisko przyzoru. A czas? Na korpusie, na mecie. A czas? 1.35.8, zupełnie elegancki czas.